Powiedzmy, że mamy do obliczenia taką całkę, całkę nieoznaczoną z wyrażenia 4x do trzeciej podzielone przez x do potęgi czwartej dodać 7. No i całka jest po dx. No i to jest kolejny przykład, w którym pokażę, co to jest całkowanie przez podstawienie. Całkowanie przez podstawienie na konkretnym przykładzie. No i o co chodzi w tej metodzie? W tej metodzie chodzi o to, żeby dokonać w całce zamiany zmiennych, czyli podstawienia no, i to dokonać nie byle jakiego podstawienia, ale takiego, które nam to całkowanie właśnie uprości. Czyli trzeba się zastanowić, jak to sprytnie podstawić, jak to sprytnie sobie uprościć. No, i tutaj, w przypadku tej całki, kluczową obserwacją jest zauważenie, że to wyrażenie, które mamy w liczniku, 4x do 3, jest pochodną tego wyrażenia, które mamy w mianowniku. No bo pochodna x do 4 to 4x do 3. Pochodna 7 to jest 0. Czyli rzeczywiście tak jest. No i jak już wymyślimy jakie podstawienie należy wykonać, czyli co podstawić jako tą moją nową zmienną u na przykład. No to reszta już jest prosta. Tylko trzeba to sprytnie wybrać. No i tutaj w tej sytuacji, jeżeli mamy jakieś wyrażenie i jego pochodną no to warto jako tą zmienną u wziąć właśnie to wyrażenie, którego pochodna tutaj występuje również w tej całce. Czyli w tym wypadku należy wziąć x do czwartej, dodać 7. No i zobaczmy, teraz powiedziałem, że pochodna tego to jest tam w liczniku, no to obliczmy tę pochodną. Ja tutaj od razu napiszę to w postaci różniczkowej. Jeżeli u jest równe x do czwartej plus 7, to du będzie równe 4 razy x do trzeciej, no pochodna siódemki to jest 0, czyli to już będzie koniec, razy dx. Napisałem to od razu w postaci różniczkowej, że tu mamy różniczka du jest równa 4x do trzeciej razy różniczka dx, no ale to jest równoważne w stwierdzeniu, że pochodna du po dx jest równa 4x do trzeciej. No i to wygląda, jak ja bym tutaj pomnożył przez dx obie strony, żeby dostać to wyrażenie. No to nie jest do końca mnożenie przez dx, dlatego że to nie jest iloraz, to jest takie oznaczenie na pochodną. DU po DX to jest takie oznaczenie na pochodną. I to nie jest iloraz, to nie jest mnożenie przez DX. Ale to tak wygląda, i czasami można sobie poudawać, że to tak właśnie jest. Czyli że tutaj, jakby, mnożymy przez DX i dostajemy taką postać różniczkową. Nie prowadzi do błędów w każdym razie. Taka interpretacja. Więc można od biedy sobie poudawać, że to jest mnożenie przez DX. No dobrze, a teraz do czego ja to wykorzystam? No tutaj zapiszę tę całkę może w takiej kolejności. Napiszę, że to jest całka. Trochę to przekształcę. 1 przez x do czwartej dodać 7. A tutaj napiszę sobie 4x do trzeciej dx. No i teraz zauważmy, że to, co tutaj mamy, to jest właśnie to moje du. To jest moje du. No a to tutaj, wyrażenie, to jest po prostu u. Czyli ja mogę zapisać, że to się równa całka. Z czego? 1 przez u du. No skoro to jest u, a to jest du, no to dostaję taką całkę. No ale taką całkę to jest bardzo łatwo wykonać. Bo no taka całka, może wezmę jeszcze inny kolor. No to całka z 1 przez u to jest, wiemy, można krzeć tutaj niżej. Wiemy, że to jest po prostu logarytm naturalny z modułu u. Dodać jakaś dowolna stała całkowania c. Tak naprawdę to tutaj dla dodatnich u może być inna stała, dla ujemnych u może być inna stała, no ale jak to tak napiszemy, to też będzie. Nie jest to błąd, jeżeli tylko pamiętamy, że te stały mogą być różne dla dodatnich i ujemnych u, no ale tyle jest równa ta całka. No i teraz jeszcze możemy tutaj wrócić do, do tego, co to było u, no bo tutaj mamy logaryt naturalny z u, a chcemy mieć funkcję od x, no to musimy sobie przypomnieć, że tutaj mamy logaryt naturalny, a pod wartością bez względu będzie stało to wyrażenie, które tutaj było w mianowniku. To czemu było równe to u? Czyli x do potęgi czwartej dodać 7? Dodać dowolna stała c. No i to jest wynik naszego całkowania. Zachęcam cię do tego, żeby obliczyć pochodną tej funkcji, którą tutaj mamy, i sprawdzić, że rzeczywiście wyjdzie ta funkcja pocałkowa tutaj.